Witam. Chciałem Wam dzisiaj pokazać porównanie szkła hartowanego Nilkin dla modelu Xiaomi Redmi Note 4 i porównać go z screen protectorem dla modelu Xiaomi Redmi Note 4 albo 4X. Gdy po raz pierwszy prezentowałem to szkło dla Redmi Note 4, zwracałem uwagę, że jest ono za wąskie i nie pokrywa dobrze szerokości tego ekranu. Jak widać, krawędź ekranu jest odsłonięta, gdy patrzymy na nią pod kątem. I to powoduje, że część obrazu jest widoczna pod szkłem hartowanym. I to jest według mnie za mało. Ten problem nie występuje przy screen protectorze, gdyż jest on 1,5 mm szerszy. I już czy patrzymy na ekran na wprost, czy troszkę pod kątem, szkło zachodzi nam za tą czarną krawędź wyświetlacza. I piksele widzimy przez ochronę. Nie ma takiego efektu, że ono nam nie dochodzi od krawędzi do krawędzi. Także wymiar szerokości dla screen protectora jest według mnie idealny i wynosi długość screen protectora jest taka sama jak i szkła hartowanego, 145 mm i to jest za długo i przy końcowej krawędzi powstaje taki efekt niedolegania tego screen protectora. Podobnie jak było w przypadku szkła hartowanego. Natomiast reszta krawędzi dolega bardzo ładnie. Także podsumowując, idealne wymiary czy screen protectora, czy szkła dla Redmi Note 4 i 4X to 145 jest za długim wymiarem i powoduje powstanie takiej tutaj milimetrowej krawędzi, która nie dolega. Zarówno jest to problem zarówno w przypadku screen protectora, jak i w przypadku szkła hartowanego. Mam nadzieję, że ten krótki filmik pomoże w wyborze prawidłowej ochrony ekranu dla Redmi Note 4 albo Redmi Note 4X. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam.